Cześć, witajcie bardzo serdecznie w drugim odcinku z Przygód z Flotarem. I pewnie się zastanawiacie, co ty tu robisz, człowieku? Przecież ty skończyłeś tam. Ale co to ma być? Już wam tłumaczę, spokojnie, ludziki. Otóż chodzi o to, że po prostu świat mi się zbugował. Znaczy, nie wiem, czy można to nazwać zbugowanie. Po prostu, gdy wchodzę, mam od 1 do 3 FPS-ów. Kompletny nieogar, co się dzieje. A najprawdopodobniej chodzi o to, że po prostu ta paczka modyfikacji nie współgra z tamtą wersją. Mogę kontynuować tą serię na 1.4.5 bez większości tych fajnych modyfikacji, jakie teraz widzicie, ale wolałem po prostu przesiąść się na 1.4.6, gdzie są lepsze modyfikacje, chociaż nie wszystkie. Nie wszystkie, trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie oczywiście. Chwila. I tak, dlaczego mam game moda? Ponieważ nie będę się z wami krył, nie będę biegł przez nie wiem ile, szukając jakiegoś miejsca. Po prostu włączyłem sobie game moda i szukamy jakiegoś zarąbistego miejsca. Przy okazji, podziwiając, patrząc na te rzeczy, które zostały dodane w tych modyfikacjach, mam nadzieję, że wam coś takiego się spodoba. Chciałem w ogóle nagrać modyfikację, jak już znajdę jakieś miejsce, jakąś... gdzie będę mógł wybudować dom, ale oczywiście próbowałem dzisiaj właśnie nagrać, bez internetu to robiłem, teraz to robię z internetem i Minecraft mi skraszował. Nie mogłem stworzyć ani nowego świata, ani wczytać pozostałego, no po prostu nic się kompletnie nie dało zrobić. Nie wiem czym to szło, nawet w biuletynie wam o tym pisałem, jeżeli się nie mylę. Zobaczcie, ile tu rzeczy nowych jest, wow, tu jest chyba, nie wiem, jakieś coś tutaj, jakaś piramida, ja pierdzielę. No naprawdę będzie dużo rzeczy do eksplorowania. Wydaje mi się, że tutaj chunk się nie załadował, albo po prostu tak to miało być, nie? I co? Szukamy tego miejsca i w sumie też pomyślałem sobie, że nie bez powodu kręcę tak odcinek teraz, żebyście mogli zobaczyć, jakie to jest miejsce. Ponieważ chciałbym was prosić o malutką pomoc, a mianowicie chodzi mi o to, żebyście pomogli mi zbudować dom. A czy nie dosłownie zbudować, tylko chodzi o to, żebyście, bo wy macie na pewno fajne pomysły, jak to wszystko można zrobić. Zobaczcie, teraz w świecie Minecrafta na co rusz, na coś trafiamy. Mamy jakieś gigantyczne drzewa, jakieś małe budowle, ruiny. No naprawdę tego jest od cholery. O, wydaje mi się, że tutaj góry się zaczną, patrząc po kolorze tej trawy. I czy to jest możliwe? Wow, co to jest za śnieżny klocek tam? Trzeba zobaczyć to, trzeba. Tu jest, dobra. To kiedyś tutaj przyjdę na pewno. No i tam jest boss. Dobra, tu jest jakaś kula, a ja nie chciałbym mieć wszystko blisko. Dobra, tu woda wpływa. A, to takie średnie góry, nie oszukujmy się. Szukamy jeszcze lepszych gór i oczywiście z moim pierdzieleniem od rzeczy. Mówię wam, bardzo was przepraszam, że tak odcinek miał wyglądać. W ogóle miałem... do pierwszego odcinka, tam gdzie skończyliśmy, miałem zaplanowane, co zrobię, dosłownie. Miałem serio wiedziałem, co mam zrobić, co dokładnie, coś tam. Wiecie, o co chodzi, nie? Miałem plany, a tu tak patrzę, mówię, kurde, parę FPS-ów. Dobra, mówię, to, nie wiem, jeszcze raz zresetuję komputer, nie? Ojojoj, co tu się dzieje? Czemu tu nie ma drzew? Okej, okay, dobra, nieważne. Pewnie się wszystko ładuje i dlatego. I tak wbijam sobie, patrzę, kurde, co jest. I niestety, no nic z tym nie zrobię, nie? Na razie przynajmniej. Chyba może zejdę troszeczkę niżej. O, tak będzie lepiej. I musicie się razem ze mną przemęczyć. Używam Flowpaka w wersji 2.1. Wy jeszcze jej nie dostaliście do rączek, dlatego że ją cały czas testuję. Mogę z nowości wam powiedzieć to, że możliwe, że jedna modyfikacja zostanie usunięta. Chodzi tutaj o more crossbow, coś takiego. Więcej kurz dodawała ta modyfikacja. I możliwe, że przez tą modyfikację mi crashował Minecraft. Chociaż nie jestem jeszcze na 200% pewien, bo gdy ją usunąłem, nadal było to samo. Także nie jestem pewien, czy to ta modyfikacja po prostu mi usunęła
znaczy usunęła, popsuła świat. Jeżeli macie jakieś solucje, jak takie rzeczy rozwiązać, bo to chodzi o to, że tak, świat mi się wczytywał i było tak, przez jakieś pół sekundy mogłem zobaczyć świat, a później od razu było shutting down coś tam serwer. Wiecie, o co chodzi, wtajemniczeni wiedzą, że tak to nazwę, wiedzą, o co chodzi. I troszeczkę, no mówię, jestem zdenerwowany, bo miałem zaplanowany odcinek, a teraz muszę tak naprawdę improwizować i nie wiem, co mam robić. Szukam gór, to na pewno. Szukam jakichś ciekawych gór. W sumie miałem już wczoraj wygenerowałem sobie nowy świat i jakieś takie też fajne góry znalazłem. Nawet zacząłem się budować i dzisiaj próbuję odpalić Minecrafta. What the fuck? Co tu się dzieje? Ale mam chyba małą solucję, na którą... solucję. Mam chyba małe... O, co to jest takie dziwne? Chyba wiem, jak się przed tym zabezpieczę. A mianowicie, chodzi o to, że będę robił przed każdym odcinkiem kopię zapasową. Tylko się pewnie okaże, że któregoś nie zapomnę zrobić tej kopii i będzie lipa. Niestety. I będę wtedy płakał i w ogóle będzie taka przerwa długa między tymi odcinkami, taka jak teraz. Ale coś mi się świat wolno wczytuje. Czekam jeszcze na modyfikację Dragon... A chwila, tu są jakieś góry z tego, co widzę. A ten teren wcale nie jest taki zły, chociaż jest dosyć malutki. A nie, tutaj gór nie ma z tego, co widzę. Chociaż jeszcze pójdziemy tędy. Tu mamy jakieś drzewa, jakiś taki las. Czy coś tam. Wgrałem Twilight Forest do paczki modyfikacji, ale nie wiem, czy będę z tego korzystał, a to dlatego, że wyczytałem, że Twilight Forest bardzo, bardzo obciąża po prostu... Wow. Bardzo obciąża Minecrafta? Co to jest? Elf Hunter? What? Co ja tu powgrywałem? Serio. Czasami się zastanawiam. Okej, Spider. Ale tymi modyfikacjami wszystkimi spokojnie zajmiemy się w przyszłych odcinkach. A ja chciałem coś wam wrzucić, żebyście wiedzieli, że jednak nie porzuciłem tego flopaka, że serii z flopaka. Kurde, jak tą nazwę mi się dziwnie wymawia. O, wydaje mi się, że tutaj góry będą, patrząc po ukształtowaniu terenu, tak! Proszę państwa, zobaczcie. Dobra, tu mamy. Muszę zobaczyć, czy ten teren się opłaci. O Boże, ale już mi się podoba. Już mi się podoba, tylko czy to jest taka wyspa po prostu? Aj, chyba tak, niestety. A wiecie, chcę, żeby było coś do roboty, nie? A takie, no kurde, fajny biom jest. No ale żebym wyruszał na kolejne przygody, na inne, żebym płynął w ogóle wiecie, o co chodzi. Nie chcę po prostu, żeby większość odcinka polegała na to, że próbujemy się dostać z jednego miejsca na drugie. I chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o tamto miejsce. Będziemy musieli po prostu znaleźć nowe. I w ogóle bardzo chciałbym wam podziękować za to, że... czy jest już 800 widzów? No chyba już jest. Znaczy... 800 czy 900? O Boże, nawet nie wiem. Powiem wam, że nie wiem, czy 800 czy 900 miało być widzów. Znaczy taka liczba mi wybija. Ale chciałbym wam podziękować już za to, że, bo tak naprawdę nie oszukujmy się, ten modpack, temu modpackowi zawdzięczam to, że jest takie, a nie inne zainteresowanie moim kanałem. I chciałbym wam w sumie podziękować za to, nie, że obdarzyliście mnie tą subskrypcją. I tak jeszcze jedno takie małe mam, żebyście komentowali filmy. No już nie mówię, żebyście oceniali, ale komentowali, bo to jest taka fajna rozmowa, tak jakby między nami. A powiem wam, że planuję zrobić Skype'a dla was, czyli dla widzów. Gdy wchodzę na tego Skype'a, możecie dzwonić do mnie, kiedy chcecie, i pogramy sobie, czy to nie wiem, w LoL'a, w League of Legends. No naprawdę, naprawdę mamy duże pole do popisu. No i ta wysepka by była spoko. Wow, jakiś statek? Kurde, co tu jest? Ale fajnie wygląda, ja pierdzielę. No zobaczcie, ile to jest fajnych rzeczy do zwiedzania. A tym bardziej powinni się zrozumieć
dlaczego się tak smutałem, że mi się wszystko kraszuje. Ach. Chyba, że wygenerujemy jakiś nowy świat, chociaż powiem wam, że mi się nie chce. Nie, wolę już tutaj. Po prostu, jeżeli mi się nie uda z wami znaleźć jakiegoś terenu, to po prostu sam sobie go jakoś tak znajdę. I będzie wszystko okej. Bo wiecie, ile nas czeka pracy? Chwila. Aha. A nie, tu się po prostu czang nie załadował z tego, co widzę. Aha, dobra, czyli wszystko jest okej niby. Widzicie, tutaj mamy niepokazane i to tak Battle Tower Golem. Yeah. Mamy tutaj jakieś nowe potwory i jak zwykle otacza nas morze lawy. Yeah. Seed nie wiem, jaki jest, ponieważ... Iż dlatego, że teraz Seed się nie pokazuje, ale mi się zrymowało. No i zobaczcie, i chcielibyście na serio, abym ja to na nogach, czy tam ewentualnie na łódce przebywał? No nie wydaje mi się. Wow, chyba ci się spełnia z tego, co widzę, tak sobie zobaczyłem przez okno i tak mówię, co, coś kurde świeci tutaj, a tu okazuje się, że pełnia. Nie mam moda na wilkołaki. Ach, dobra. I właśnie, nie, w sumie nie wiem, czy się opłaca o tym mówić teraz, bo sam komentarze na przykład, czy ta modyfikacja jest, czy nie ma, ponieważ w filmiku jest pokazana, ale w opisie jej nie ma. Chodzi o to, że nawet jeden użytkownik napisał, że filmik przedstawia wersję, modyfikację w wersji 1.0, paczkę modyfikacji na 1.4.5, gdzie dużo rzeczy podchodziło, a jeszcze więcej zostało dodanych. Wiecie co? Wygenerujemy nowy świat i to z wami wygeneruję, żeby nie było. O właśnie, to mi się wyświetla z tym światem. Są 42 modyfikacje. Dobra, nazwijmy jako świat. Przygody z Flotarem, przepraszam, bo H jest nieme w angielskim. Tak, tak. I wpiszemy sobie Seed, żebyście też mieli... Nie, samo Flotar w sumie niech będzie. Dobra, zobaczymy, co nam tam wygeneruje i zostaje na tym świecie. Nieważne, jakie będą coś tam. Wiecie, o co chodzi. W sumie nie chciałbym, żeby ten odcinek był też duży. Duży, kurde. Długi. Dlatego zaraz będziemy w sumie kończyli to pierdzielenie moje. Wątpię, czy ktoś z was chciałby mi wysłać jakiś projekt domku, jaki mógłbym sobie zrobić. Czy to pod ziemią, czy to na ziemi, że tak to nazwę. Ojojoj, a jestem w drzewie. Dobra. Ham. Gdzie jest moja skrzynko? Skrzyneczko, gdzie jesteś ty? Dobra, rozwaliła się Franca. Ja ci dam! Dobra, jeżeli i tak tu nie będę mieszkał, to... mogę sobie ściąć. Czemu by nie? Woohoo! Ile drewna. Dobra. I odpalamy game moda. I lecimy dalej. Game mod 1 flotar. I lecimy sobie... Dobra, w tamtą stronę. To są chyba jakieś krzaki, jeżeli się nie mylę. Chociaż oczywiście Mawiedza nie jest wszechmogąca. Nie będę was... A nie, w sumie już to było. Nie będę was prosił, chciałem powiedzieć, że nie będę was prosił o ocenianie tego filmu, ale mówię wam, komentarze... Nawet nie wiecie, jak się cieszę i jak widzę takie komentarze na temat. Na przykład, nie wiem, coś mi sugerujące, coś, nie wiem, Flotar, tutaj coś źle zrobiłeś, wiesz? Ale tak wiecie, taka rozmowa, nie? Między nami. To jest bardzo spoko. I wydaje mi się, że ten świat będzie troszkę lepszy. Tylko szukamy jakiegoś miejsca. Szukamy tam, gdzie się osiedlimy. W każdej chwili mówię, mogę skończyć... Nie, nie mówiłem tego. W każdej chwili mogę skończyć odcinek, ponieważ zostanie mi brutalnie przerwane i w ogóle będzie bej, brzydko i w ogóle. Wiecie, o co chodzi, nie? A jeżeli nie wiecie, to nie wiecie. Dobra, pójdziemy sobie polecimy sobie na północ. O, chyba sąsiad... Ojojoj, wpadłem na drzewo. Sąsiad jakąś wiertarką zaczął wiercić. W sumie czym innym się wierci, ale nieważne. O, czy tu tam coś jest?
czy jakieś góry. Nie wiem, bardzo, bardzo, bardzo chciałbym jakiś teren z górami. I chyba cały czas będę takiego poszukiwał. Kurde, miałem tamten seed. A ta mapa mi już nie działa. Ja pierdzielę. I znowu jestem zdany na pastwę losu morza. Co może wygeneruje nam coś tam. Okej, zejdę na dół, bo troszeczkę laguje. A to nie jest zbyt fajne do oglądania. Dobra. Już. Generuj się. Generuj się. W ogóle to jest takie wyspy tropikalne, wiecie. Tak cały czas na północ idę, a tu fajne się wysepki generują. Szkoda, że nie osiedlę się w dżungli. Niestety. Niestety szukam innych rzeczy. Jakaś taka mała wieża. Czy może jakaś dżunglowa świątynia? Nie wiem, nie wiem. Będziemy mieli tyle okazji, żeby to wszystko zwiedzić, że... A właśnie. I sugestie do następnych odcinków. Na przykład w następnym odcinku mógłbyś zrobić mob grindera, farmę, zbudować dom, pokazać nam, jak budujesz dom. Sugestie, ogólnie komentarze. To na tym... Ło, balon. Na tym... O to tylko chciałbym wam prosić. O ceny nie. Jak chcecie, to zostawicie. Jak nie chcecie, to też nie zostawicie. Jak wam się nie spodobało, to możecie kliknąć ocenę w dół. Mi to tam... Szczerze, bez różnicy. Tylko jeżeli weźmiecie tą ocenę w dół, to napiszcie, co wam się nie podoba i co można by było poprawić, czy coś w tym stylu. Wiecie co? Takie przedłużanie odcinka na siłę nie ma sensu, bo znowu widzę, że jest to samo. Czyli... O, co to jest? O, chleb. No fajnie, chleb mi się nie przyda. A zaczyna mi, widzę, lagować, bo nie mam miejsca na dysku. Także co? Ja się z wami żegnam, wyrenderuję to jeszcze może dzisiaj, czyli w czwartek, żebyście to na wieczór sobie obejrzeli. I pamiętajcie jedną tylko tą. Komentarze. Tylko to chciałbym od was widzieć i w sumie chyba to by było na tyle. I co? Ja was żegnam. Jeżeli chcecie, zostawcie ocenę w górę. Jeżeli nie, to nie. Napiszcie sugestie, co tam chcecie, piszcie. Na razie, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku Przygód z Flotarem, gdzie będziemy już mieli na pewno jakieś miejsce na domek, chyba że was moi formuły w biuletynie, że kurde, flopak znowu mi nie działa. Także trzymajcie się, cześć, pa, pa!